się tu zaczyna? Tak. Ale smród. Dużo się już z tych beczek powylewało. Trudno jeszcze tu dopowiedzieć, co w pozostałych chobokach jest. Ja to zauważyłem, już zgłosiłem 30 marca. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Zwracam się z prośbą o interwencję w sprawie wyrzucenia odpadów toksycznych, farb, lekarstw na terenie gminy Pakoś. Powiadomiłem policję w Pakosi. Osobiście wskazałem miejsce. Dla mnie jest to bomba ekologiczna. Proszę, zapraszam panów. Panie burmistrzu, wie, w jakiej sprawie przyjechaliśmy? Odpady miejscowości Giebnia, gmina Pakosz, także u nas. Wie pan, bardzo krótko chciałem z panem porozmawiać, tylko bo zastanawia mnie to, co władze gminy zrobiły, żeby zlikwidować te odpady, które tam znaleziono. 30 marca tego roku dostaliśmy informację, że takie odpady są usytuowane na terenie naszej gminy. Ustaliliśmy, czy to jest teren gminy, czy to jest teren prywatny, czy teren może jakiejś innej jednostki. Ustaliliśmy, że to jest teren Skarbu Państwa, którym zarządza starosta Inowrocławski. Więc w tym samym dniu wysłaliśmy pismo do starosta powiatowego w Inowrocławiu z informacją, że znajdują się tam odpady, być może są to odpady niebezpieczne i że należy podjąć działania w celu usunięcia tych odpadów. Proszę mi powiedzieć, kiedy w ogóle Straż Pożarna dowiedziała się o tym, że tutaj coś takiego się znajduje, tak mniej więcej? Dokładnie o godzinie 15:03 3 kwietnia. 3 kwietnia? Tak. Przyjechaliście tutaj i co stwierdziliście? Na miejscu, panie redaktorze, byliśmy, już mówię dokładnie, o godzinie 15:30. No jechaliśmy tutaj na kawałek drogi. Jest. Wiadomo, że nasze pojazdy poruszają się alarmowo, czyli też to nam troszkę ułatwia. Ten pierwszy zastęp, który przyjechał na miejsce, okazało się, że mogą być to substancje, czy jakieś odpady lakiernicze, polakiernicze, tym podobne elementy. No czuć, dokładnie czuć. Stwierdziliśmy wtedy, w tamtych warunkach atmosferycznych, że nad tymi substancjami nie unoszą się żadne zlotne związki organiczne. Nasi strażacy zabezpieczyli te substancje, które wydostały się z pojemników, w ten sposób, że po prostu żeśmy do tych pojemników te substancje z powrotem zapakowali, tak to można powiedzieć. I przekazaliśmy sprawę właściwym organom do tego, aby to zostało usunięte. Nie znam dalszych procedur, jak to wszystko przebiega, to już jest poza kompetencjami Państwowej Straży Pożarnej. Wykonaliśmy oględziny, zrobiliśmy dokumentację fotograficzną i pobraliśmy potrzebne nam do prowadzonego postępowania próbki. I w tej chwili te rzeczy, które są tam składowane, nam nie są do niczego potrzebne. A naszym zadaniem jest ustalenie osoby, która te beczki tam nielegalnie porzuciła. No na jakim etapie jesteście w tej chwili, w tej poszukiwaniu? Ponieważ na beczkach znajduje się wiele nazw różnych firm, do których musimy wysłać korespondencję w odpowiedzi, czekając na odpowiedź, żeby ustalić, co firmy mają do powiedzenia na temat tych beczek. Najczęściej odpowiedź jest taka, że te beczki zostały przekazane innej firmie, więc korespondencja wysyłana jest do kolejnej firmy. Niestety nie ustalono w tym momencie osób, które te beczki porzuciły. Jeden z urzędników w Bydgoszczy mnie pyta, czy mam podstawę, żebym ich przekonał, że to podczas opadów deszczu, że to idzie w ziemię. Kazali panu zrobić badania? Pytali mi się, czy mam. Ja powiedziałem, że nie mam, bo bym chciał za to zapłacić. No jak mam urzędników w Bydgoszczy, w starostwie przekonać, że to idzie do gleby, że tu są środki chemiczne, kleje, farby. Każdy pisma wysyła, a odpady jak leżą, tak leżą półtora miesiąca i nikt z tym nic nie robi. Wszyscy udowadniają, że tu nie ma chemii, że to jest, że beczki stoją, że to jest pod kontrolą, że tu nie ma żadnych, no nie ma nic tutaj, co by zagrażało, a ja twierdzę inaczej.